Cześć! Witam was bardzo serdecznie. Prawdopodobnie w ostatnim odcinku z FIFA 21 na moim kanale, no bo już w najbliższym czasie startuje webup oraz companion z FIFA 22, więc w dzisiejszym odcinku sobie my sobie podsumowanie FIFA 21, co udało mi się osiągnąć w tej fifie, oraz jaki skład udało mi się zbudować oraz pokażę też moje poboczne składy i inne. Zaczniemy okay, na początku przejdziemy może do, jego, do mojego podstawowego składu. Jak widzicie wygląda następująco, Mam ocenę 197. No i na bramce jest Oblak, na lewej obronie Davis, w środku Militao oraz Waran, na prawej obronie Marcos Llorente. W pomocy grałem Verrattim oraz Sanchezem, na pozycji lewego pomocnika ofensywnego grał Messi, na prawej stronie Lewandowski, no i na napadzie Ronaldo oraz Pele. Jak widzicie na no mokrym też znalazło się wiele świetnych piłkarzy, m.in. Dybala, Nani, Robben, Fernandez z Foden, Acuna oraz N'Golo No i też w rezerwach postawiłem na swoje legendy, czyli Szukera, którym zagrałem naprawdę bardzo dużo spotkań i też z programy, chyba nawet nadal jest moim królem strzelców, mojego zespołu. W tej fifi jest też Gnabry w wersji w którym też naprawdę dużo grałem. Łukasz Pisze, który też z programu i mu kielę, który chyba zagrałem najwięcej spotkań. Jest też Ederson, którym zagrałem prawie 400 spotkań jest to jego z całego wersji za Foot którego zdobyłem z tego pika z budowy mistrzostw fut 86. I zobaczmy, ile meczów ma Mukiele bo nim chyba najwięcej zagrałem. No nim zagrałem 615 spotkań. No, jest to karta, którą zrobiłem praktycznie na samym początku gry w evencie Rule Breakers. No, i przez bardzo długi czas był to naprawdę świetny i solidny obrońca. No, bardzo dobrze spisywał się na boku obrony, również na środku obrony dawał fa sobie do fajnie radę. Okej, okay, jeszcze pokażę też moje inne składy, bo zbudowałem sobie skład Bayernu, ponieważ jest to mój ulubiony klub, więc sobie chciałem też zbudować skład z Bayernu. Oraz pokażę też mój srebrny skład, chociaż nie zdobywałem tych wszystkich kart specjalnych, ale część mam. Na początku może skład bajernu, więc otwórzmy sobie ten skład. No jak widzicie wygląda on następująco. W obronie jest Davis, Hernandez, Goretzka oraz Lam Właśnie tego Lama zdobyłem z pika z ikoną w wersji historii, które były ostatnio dostępne, te piki. Jest na bramce jest oczywiście Neuer w wersji Toty. W pomocy jest Kimiś, Toty oraz Mateusz. Na lewej stronie Sane, na prawej stronie Roben. na SPO Miller, no i na ataku Lewandowski. Jeszcze na ławce umieści piłkarzy, piłkarze, które grają lub grali w Bayernie. Jest tutaj Filipe Coutinho, jest Gnabry, jest Koman, Toc, jest Sanchez, Sabitzer, Alaba oraz Boateng. No w rezerwach to już nikogo nie umieszczamy, to są piłkarze, którzy grali w Bayernie. Obe tutaj są piłkarze, też, którzy są ikonami Bayernu, jak Mateusz Trzlam, jest Robben, który kiedyś też grał w Bayernie i też jest legendą Bayernu. No i na ławce jest też kilku piłkarzy, którzy występowali wcześniej w Bayernie, czyli Coutinho. Sanchez kiedyś grał w Bayernie, Alaba oraz Boateng. No i jest też Sabicer, który przeszedł do Bayernes Koman oraz Gnabry. Akurat zdecydowałem się wyjść w składzie, postawić na San oraz Robena, no bo mają oni lepsze karty. Ok, jeszcze przejdźmy też do srebrnego składu. Tutaj nie zdobywałem tych wszystkich kart specjalnych, ale mam kilka. Jest tutaj ten Chyba Marcos Andrą się nazywa. Tak jest, to jest Marcos Andrę na ataku. Jest też Dalbert na lewej broni oraz. Jest jeszcze Paulo Otawy, no i ten Otawy nawet grał trochę w moim podstawowym składzie przez pewien etap gry. Jeszcze mam też na padzie Wydrek, który był do zdobycia w SBC, też naprawdę świetna karta. Oprócz tego no, tutaj w środku pola jest Marcos Antonio, jest też um, Klich, jest Lukman, jest Arons, jest Tanganga, jest Vitao na środku obrony. No i jest też Bramka, żeby to zmul. Akurat taki nawet całkiem spoko skład do wykonywania słapów. Jeszcze na ławce jest też Kin, jest też Rafael Lio i jest McGilli. Jest Oczywiście mogło zabraknąć Adamy Adebayo, Akinfenuły no i tam parę innych srebrnych zawodników jeszcze umieściłem na ławce. Więc okej, okay, jeszcze przejdziemy do, do podstawowego składu, no i to też podsumujemy sobie moje osiągnięcia w tej FIFA. No Więc, grając y, w Champions y, przeważył w do Trójki, ale udało mi się chyba też dwa albo trzy razy wbić gol do Trójkę. Chociaż jeśli chodzi o z sam Champions z spików, no to nie było nic specjalnego. A też z paczek które wpadało w tej FIFI, no bo trafiłem Ronaldo chyba w styczniu i wtedy był on wart ponad milion monet, no i wtedy też kupiłem Neymara oraz Sancheza Informa. No i ten etap te gry chyba najbardziej, najlepiej wspominam, chociaż oczywiście początki też są fajne, kiedy budowałem swój skład, kiedy wyszukiwałem nowe perełki. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było jeszcze tyle. Yy, za parę dni powinien wystartować chyba po raz kompanion do FIFA-22, więc tam będziemy mogli zbudować sobie nowy skład oraz podwierać trochę paczek naj, do najnowszej FIFA ale w tym odcinku to by było może tyle, jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć!